Proszę panów, jaką firmę reprezentujecie podczas dzisiejszego eventu, a z tego co wiem, restaurację Bistro u Chłopaków? Dokładnie tak, prowadzimy restaurację, bistro, kawiarnię, połączenie takich naszych wszystkich życiowych pasji w jednym miejscu. Kawa, czyli to przede wszystkim, co najbardziej nas interesuje, ale oprócz tego dobre jedzenie i miejsce dla ludzi, Café Bistro. Połączenie pasji z jedzeniem, w zasadzie ja jestem po gastronomiku, kolega działa bardziej PR-owo, marketingowo. Jesteście wspólnikami. Dokładnie, jesteśmy wspólnikami. Od jak dawna prowadzicie tą restaurację? Czy dopiero dzisiaj jest otwarcie, czy jednak... A dzisiaj jest pierwszy dzień. Tak, tak. Nasza przygoda zaczęła się zdecydowanie wcześniej. My z Pawłem współpracowaliśmy razem, rozwijaliśmy dosyć dużą międzynarodową spółkę tutaj w Polsce i tak się w ogóle poznaliśmy. Pracowaliśmy razem przez ponad 2 lata. Teraz podjęliśmy decyzję, że przechodzimy na swoje. Miesiąc temu otworzyliśmy pierwszy lokal, mamy bistro, takie już stricte bistro w Izbie Celno-Skarbowej, a w tym momencie idziemy w kolejne nasze marzenie i otwieramy kawiarnię. A jeżeli chodzi o waszą specjalizację, jakie macie najlepsze dania albo na przykład trunki? Najlepsze dania to dania z polskiej kuchni i danie dnia, codziennie inna. Takie najlepsze to chyba schaboszczak z ziemniaczkami i z kapustą zasmażoną. A jeżeli chodzi o trunki, które najczęściej kupują potencjalni klienci? Alkoholu jak na razie nie mamy. Będziemy z racji takiej, że ja jestem pasjonatem browaru, więc będziemy chcieli wprowadzać unikatowe piwa, dokładnie, w połączeniu z winem. Co prawda jeszcze co do wina i gatunków musimy się dograć, bo z winami to chyba będzie moja, to na pewno pierwsza zabawa w życiu. Nie wiem jak ty, Maciek, czy... Też niewiele. No przede wszystkim naszym głównym trunkiem i tym, czym chcielibyśmy naszych gości witać, jest kawa. Bo na tym punkcie mamy dużego fioła i obaj jesteśmy mocno zakręceni. Ziarna, które mamy tutaj w tej kawiarni, są ściągane dla nas, mieszanka jest robiona dla nas. A skąd sprowadzacie kawę? Kawa jest ściągana z Brazylii, palona jest w Polsce. No dużo czasu zajęło tak naprawdę cały proces wyboru ziaren kawy, na których chcemy pracować, stworzenia idealnej mieszanki, która będzie nam smakowała. Trwał najdłużej, jeżeli chodzi o rozwój tego miejsca, więc myślę, że głównym naszym trunkiem na pewno będzie kawa. A skąd to zamiłowanie? Czy od samego dzieciństwa chcieliście zajmować się gastronomią, czy jednak to przyszło tak z czasem, z wiekiem? Ja od szkoły podstawowej, już gastronomia. A ja wpadłem na chwilę i zostałem. Jestem w branży od 15 lat.